pozycji stawów kolanowych, kolano powinno znajdować się bezpośrednio nad kostką. Wypchnij pośladki mocno do tyłu, staraj się być nisko na nogach, tak aby pośladki były w jednej linii z kolanami. Kręgosłup ułożony jest w neutralnej pozycji, tułów jest ustabilizowany, czyli nieruchomy. Plecy są wyprostowane, otwórz klatkę piersiową, ściągając łopatki do siebie i do dołu. Trzymaj brzuch bardzo mocno napięty, przyklejaj pępek do kręgosłupa. Bark znajduje się bezpośrednio nad nadgarstkiem. Ciężar ciała na rękach, zejdź jak najniżej z tułowiem do ziemi. Tułów powinien być ułożony równolegle względem podłoża. Nie opadaj z pośladkami, skróć mocno z przodu brzuch. Aktywna pozycja, brzuch pracuje, nie wiś na kręgosłupie, staraj się odpychać brzuch od maty. Pilnuj pozycji stawów kolanowych. Mają one znajdować się bezpośrednio nad kostką. Wypychaj pośladki daleko do tyłu. Staraj się odpychać brzuch od uda. Trzymaj tułów wyprostowany i równolegle względem podudzia. Plecy są wyprostowane. Klatka piersiowa jest otwarta. Mocno skracaj z przodu brzuch i napinaj go. Chodź jak najniżej, tak aby pośladki znalazły się w jednej linii z kolanami. Bark znajduje się bezpośrednio nad nadgarstkiem. Ciężar ciała na rękach, ustabilizuj całą obręcz tak, aby była ona nieruchoma. Tak mocno napnij całe swoje ciało, aby tułów był ustabilizowany. Nie wiś na kręgosłupie, bo mięśnie brzucha nie będą pracować. Skracaj bardzo mocno z przodu brzuch. Popraw pozycję, nie opadaj z pośladkami, odpychaj brzuch od maty. Zejdź jak najniżej, ale nie dotykaj kolanem tylnej nogi do ziemi.
zgięcie w obu stawach kolanowych ma wynosić 90 stopni. Kolano nogi z przodu bezpośrednio nad kostką. Nie garb się, aktywna pozycja. Odpychaj brzuch od uda, plecy mają być wyprostowane. Ściągnij łopatki do siebie, do kręgosłupa i do dołu, otwierając przy tym klatkę piersiową. Staraj się trzymać tułów ustabilizowany i nie pochylaj się do przodu.